Po raz drugi organizujemy już, można powiedzieć, cykliczną imprezę. Impreza ma tytuł Osobowość trenera wychowawcy w kulturze fizycznej. Gościmy bardzo znane postacie. Będzie Ferdinando De Giorgi, trener Zaksy i trzykrotny mistrz świata w piłce siatkowej. Znany trener piłki nożnej, były trener reprezentacji Waldemar Fornalik, Jerzy Brzęczek, jak wszyscy wiedzą, wuj Kuby Błaszczykowskiego, a także Sebastian Świderski, no, który już nie jest trenerem, ale prezesem. Więc to jest ten zespół, może nie paneli, ale osób, które będą dyskutowały w ramach tego tematu osobowości i psychologii w sporcie, a więc praktycy, mistrzowie świata, nie osoby przypadkowe. Inny jest, wydaje mi się, dzisiaj model trenera wychowawcy, a inny był kiedyś. Kiedyś te relacje były bardziej takie oziębłe, były to bardziej oficjalne relacje. Dzisiaj te relacje są bardziej bezpośrednie. Dzisiaj wiele kwestii rozgrywa się na takiej płaszczyźnie współpracy. Tu nie ma, że ktoś kogoś tylko dyscyplinuje. Jest to na zasadzie za dobre, staramy się może nie karać, ale zwracać uwagę, co źle robimy, a eksponować to, co jest dobre, no bo każdy człowiek prezentuje sobą wiele bardzo dobrych wartości i myślę, że to jest bardzo istotne, aby młody człowiek, czy nawet dorosły, ten, który uprawia konkretną dyscyplinę, wiedział, co robi dobrze, a co robi źle. Politechnika Opolska.